Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku, z tej strony Bartek i dzisiaj chciałem Wam pokazać test wodoodporności Xperi Z2. Posiada ona certyfikaty IP55 oraz IP58. Tak więc to powinno gwarantować jej odporność na kurz oraz wodę. Tak więc w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie test wodoodporności tego telefonu. I na początku musimy sprawdzić, czy wszystkie zaszlepki są odpowiednio dociśnięte, ponieważ to one gwarantują nam pełną wodoodporność telefonu. Tak więc musimy sobie posprawdzać, podociskać. Zawsze po odłączeniu od ładowarki pojawi się komunikat właśnie, żeby docisnąć tą zaślepkę. No chyba, że wybierzemy, żeby już się nigdy nam taki komunikat nie pokazywał. Tak więc sprawdzamy, czy na pewno jest wszystko dociśnięte. I żeby nie być gołosłownym, telefon działa oczywiście. I spróbujemy go sobie wrzucić do wody. I jak możecie zobaczyć, telefon mamy w wodzie oczywiście. Obrócę Wam tutaj ten wazonik jakby i telefon jak najbardziej siedzi nam w wodzie i nic mu na pewno się nie dzieje. Jak możecie zobaczyć, o, powiadomienie teraz jakieś przyszło, więc tak to wygląda. Spróbujmy go sobie teraz wyciągnąć z tej wody. Oczywiście ekran troszeczkę inaczej teraz na dotyk reaguje, ponieważ no, ma wodę na ekranie oczywiście. Możemy sobie pozamykać oczywiście wszystkie aplikacje, zablokować, odblokować i wszystko działa po prostu jak należy. Tak więc tak to się właśnie prezentuje. Jeszcze raz może spróbujmy sobie włożyć ten telefon ponownie do wody. I po prostu tak to się właśnie prezentuje. Naprawdę bardzo fajnie, że są telefony właśnie, które mają taką opcję właśnie tej wodoodporności, ponieważ no, w różnych sytuacjach użytkowujemy nasze telefony i nie zawsze są one sprzyjające dla nich i fajnie, że coraz więcej urządzeń, nie tylko Sony, właśnie też Samsung wprowadzają właśnie telefony wodoodporne i tą wodoodporność wprowadzają do swoich flagowców. Tak więc tak to wygląda, telefon oczywiście działa bez najmniejszych problemów. Tak więc tak to wygląda. Sony Xperia Z2, potwierdzam, jest na pewno wodoodporny. Tak więc w tym krótkim odcinku to było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć.